Zaczynamy program Wolne Głosy. Marcin Bąk, kłaniam się Państwu i witam naszych gości. Tymi gośćmi są publicyści, redaktor Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. I redaktor Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Witam również. Witam państwa. Przed chwilą zakończyłem rozmowy o polityce, o bieżącej naszej sytuacji z politykami. No, strasznie były emocjonujące, bardzo się politycy przekrzykiwali ze sobą. Ufam, że w rozmowie z publicystami no, spróbujemy odnieść się bardziej do faktów, mniej do emocji. Zacznijmy od kierunku zachodniego, który jest, no, zdaje się, dość ważny w komentarzach, tym co się dzieje. Kierunek zachodni, południowo-zachodni Turów. Fiaskiem zakończyła się kolejna próba porozumienia między stroną polską a czeską. Nie wygląda to na razie z naszej perspektywy najlepiej. Kary są nam doliczane. Trybunał Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest tutaj dość bezwzględny. Po polskiej stronie rodzi się pewien opór wobec takiego stawiania sytuacji. Między innymi mieliśmy dzisiaj protest klubów Gazety Polskiej przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. No, protest przeciw nierównemu traktowaniu w Unii. Panie redaktorze, pytanie najpierw do pana Tomasza. Czy rzeczywiście jest tak, jak twierdzą niektórzy, zwłaszcza politycy, że to tylko dlatego, że zbliżają się wybory w Czechach i jak tylko rząd zostanie wyłoniony, ta sytuacja zostanie załatwiona, bo ani polskiej, ani czeskiej stronie nie powinno na tej eskalacji konfliktu zależeć? Wydaje się, że wybory są rzeczywiście istotnym elementem w tym czeskim uporze, w tym czeskim podnoszeniu żądań i oczekiwań od strony polskiej, ale myślę, że to nie tylko wybory. Bowiem Czesi udowodnili, wbrew temu, co często Polacy myślą o Czechach, Czesi udowodnili, że w negocjacjach gospodarczych potrafią być twardymi zawodnikami. Spójrzmy chociażby na wyniki prywatyzacji w Czechach, gdzie nawet jeżeli koncerny zachodnie kupiły przedsiębiorstwa w Czechach, czy generalnie w dawnej Czechosłowacji, to zostały zachowane lokalne czeskie marki. Zatem Czesi są twardymi zawodnikami. Być może dzisiaj mamy takie wrażenie, że to tylko wybory, ale jak mówię, to wrażenie jest mylne. Wydaje się, że te oczekiwania czeskie, może inaczej, wydaje się, że te negocjacje nie zakończą się od tak szybciutko. Te negocjacje będą się jeszcze przez dłuższy czas toczyły, bowiem Czesi, czując wsparcie instytucji unijnych, a dodatkowo pamiętajmy, że mają również mniej lub bardziej oficjalne wsparcie ze strony naszego zachodniego sąsiada, który całą tą aferę o węgiel brunatny w Polsce rozpoczął. Czesi będą stawiali twarde żądania i będą próbowali uzyskać dla siebie jak najwięcej. Czy nasza pozycja wsparta opiniami, ocenami ekspertów tutaj pozwoli te negocjacje zakończyć przed wyrokiem Trybunału, bo na razie tego wyroku przecież jeszcze nie ma. No to się niestety dopiero okaże i myślę, że takich sytuacji no, zbliżających nas niejako do jazdy po bandzie będziemy mieli jeszcze kilka. No to perspektywa nieciekawa. Mnie też interesują bardzo te kary, tak, które zostały nam naliczone. Ja cały czas słyszę ze strony rządowej, że nie będziemy ich płacić, ale na razie licznik bije. Pan redaktor Skowron? Ja słyszałem ze strony Unii Europejskiej ludzi, którzy się interesują tym, którzy się na tym znają, że no tych kar rzeczywiście Polska nie będzie płacić, ale zostaną one po prostu tam sprytnie odjęte od tych pieniędzy, które miałyby zostać przelane do polskiego budżetu z Unii Europejskiej, czy z tej kubki, czy z innej kubki, jakoś sobie Unia Europejska odbierze. Z tego też powodu, że Unia ze względów prestiżowych, jeżeli już
państwa członkowskie, co było błędem, jak się okazuje, i to nie mówię na podstawie tylko tego wyroku w sprawie Turowa, ale jeżeli państwa członkowskie uznały, że wyroki w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą zapadać nie tylko nieodwołalnie, bo to jeszcze by było może pół biedy, ale mogą zapadać nie na posiedzeniu całościowym, ale decyzją jednego sędziego i to w dodatku bez rozważenia jakby no, punktu widzenia strony, która będzie karana, no to Unia Europejska nie bardzo chce się i potrafi przyznać do błędu i będzie musiała pokazać, no, że dopóki to jest niezmienione i dopóki tego się nie zreformuje, no to oni jednak egzekwują te kary. Także nie bardzo wierzę w to, żeby się udało uniknąć płacenia tych pieniędzy. Niezależnie od tego, że wyrok jest oczywiście skandaliczny, to nie może być tak, nie powinno być tak oczywiście, bo jest tak, ale nie powinno być tak, że jedna pani, która nie za bardzo też się zna na kwestiach energetycznych i jak się okazuje tak, że kiedy ludzie zaczęli sprawdzać, kim ona była wcześniej, niekoniecznie musi się znać najlepiej na kwestiach prawnych, że jedna pani decyduje o tym, żeby zamknąć kopalnię z dnia na dzień, co jest niewykonalne w przypadku każdej kopalni, i pozbawić prądu 8% energii elektrycznej cały kraj, a także pozbawić prądu i wody, bo to musimy dodać, iluś mieszkańców, ileś miejscowości tam w regionie oraz pracy wielu, wielu ludzi i ich rodzin. To jest ewidentnie jakiś problem, który Unia powinna mieć do rozwiązania, natomiast nie wierzę w to, że będzie to rozwiązane, bo to wszystko będzie rozgrywane wyłącznie politycznie jako kolejne tarcie pomiędzy Komisją Europejską a Polską i wszystko zginie w tej powodzi frazesów. Mam wrażenie trochę z obu stron. Z jednej strony, że nie damy się i to jest skandal i nie oddamy ani guzika, a z drugiej strony, że oczywiście praworządność i tutaj wyrok TSUE musimy, bo trujemy, no to musimy płacić. Najdziwniejsze w tej sprawie jest jednak co innego. Najdziwniejsze w tej sprawie jest to, że wielu ekspertów, i to wcale nie ze strony rządowej, przyznaje, że właściwie Polska zrobiła już i zgodziła się na wszystko, czego Czesi żądali. Czesi natomiast nadal mówią nie i właściwie Polska już nie ma żadnego pola manewru, nie ma się więcej na co zgodzić, tylko musi czekać łaskawie, aż Czesi podejmą decyzję, dobrze, to już teraz podpisujemy. No, nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś źle, ale mam nadzieję, że polski rząd, no ja jestem może człowiekiem zbyt mściwym i małostkowym, ale mam nadzieję, że polski rząd kiedyś Czechom za to zachowanie się odwinie i kiedy oni będą w podobnej sytuacji, my też odpowiednio tę sprawę rozegramy w ramach reperkusji. Tak, no miało być w ramach grupy V4 współpraca i wspieranie, a tu zaczynamy szykować się do jakiejś dintojry. Nie wygląda to najlepiej. Popatrzmy wobec tego na stronę wschodnią, gdzie też jakieś ciemne chmury w postaci podobno już 10 tysięcy turystów, bo taki status mają ci ludzie wjeżdżając na teren Białorusi, już się szykuje. Wczoraj mieliśmy do czynienia z głosowaniem, a wcześniej debatą. Ta debata jest chyba nawet ważniejsza od głosowania. Ja od polityków próbowałem uzyskać informacje, czy jest możliwe rozmawianie o ważnych, bardzo ważnych dla Polski, dla Europy sprawach bez właśnie potoku frazesów, o którym mówił tutaj redaktor Skowron, bez epatowania emocjami, tak? Zdjęcie dziewczynki smutnej, no kto się nie wzruszy takim zdjęciem? Każdy, tak? Ale czy polityka powinna bazować na wzruszeniach? Ja mam też takie pytanie, znaczy do panów, może panowie będą wiedzieli, bo jest pewna niespójność w moim odczuciu w działaniach Donalda Tuska, który najpierw tak jakby zrozumiał, że atakowanie polityki państwa polskiego, polityki rządu, jeśli chodzi o granicę wschodnią, nie przysparza mu sympatii wśród Polaków. Tak, było lekkie skarcenie pana posła Sterczewskiego. Natomiast wczoraj opozycja totalna, można tak powiedzieć, mówiła jednym głosem. I to był właśnie głos emocji, głos odwoływania się do argumentów ad misericordiam. Może pan redaktor Skowron będzie kontynuował ten kierunek wschodni tym razem. Wydaje mi się, że polska polityka, nie tylko polska, bo to się rozlewa po całym świecie, ale polska polityka w 90% to są już tylko emocje i nie należy się spodziewać takiego konsensusu, jaki mieliśmy kiedyś, że w kwestii na przykład polityki zagranicznej, politycy opozycji i rządu, niezależnie od tych głębokich różnic, jakie ich dzielą, mówią jednym głosem. To już moim zdaniem nie wróci, to zawsze będzie jakieś takie rozgrywanie w obie strony i takiego jednego głosu, no chyba, żeby to było rzeczywiście takie
zagrożenie dla niepodległości Polski już takie naprawdę na granicy wojennej, to może wtedy politycy się opamiętają i skończą uprawiać taki teatr i te występy cyrkowe, które widzimy, a rzeczywiście dojdą do jakiejś zgody. Natomiast w każdej innej sytuacji chodzi tylko i wyłącznie o władzę, odsunięcie od władzy przeciwników i o przejęcie władzy we własne ręce i każda taka sytuacja będzie jakoś wykorzystana. To zdjęcie dzieci było nieprzypadkowo wspominane, bo kiedy przypomnimy sobie poprzedni kryzys z uchodźcami u granicy Unii Europejskiej, wiele, wiele zmieniło takie zdjęcie martwego chłopca na tureckiej plaży. Na pewno panowie to pamiętają, tak, bo nie ma chyba człowieka, który jakoś by tym zdjęciem się nie przejął i kogo by to zdjęcie nie poruszyło. Natomiast pod wpływem tego zdjęcia doszło do zmiany poglądów na tę sprawę w wielu także polityków. Zdecydowano się przyłączyć do tego nawoływania Angeli Merkel o tym, że przyjmiemy wszystkich. A za tym przyjmiemy wszystkich i za tym, co sprzedawano jako piękny odruch serca kanclerz Niemiec, co się kryło? Zaczęło się kryć to, że pojawiło się jeszcze więcej mafii zarabiających na granicach na przemycie ludzi. Pojawiło się jeszcze więcej takich przewodników, którzy pokazywali, którędy można się przez morze przedrzeć do Europy. A co za tym idzie, pojawiło się jeszcze więcej trupów i jeszcze więcej martwych dzieci ze strony rodzin, które zdecydowały się na to, że jednak skoro Angela Merkel mówi, że przyjmą wszystkich, to warto zaryzykować i wykorzystać te 5 minut i przedrzeć się do Europy. O tych ofiarach rzekomo bardzo humanitarnej polityki nikt za bardzo nie chciał mówić. Tego, jak rosły w siłę te mafie, na które całe wioski się po stronie azjatyckiej czy afrykańskiej zrzucały, też nie pokazywano. Natomiast pokazywano tylko tych złych Węgrów, złych Polaków i kilka innych krajów, które nie chciały się przyłączyć do polityki relokacji. Ja chciałbym, żeby jednak w polityce tego typu zdjęciami nie szermowano. Żeby też zresztą nie szermowano takimi zdjęciami, jak pokazywał na podziałkowej konferencji minister Kamiński, bo polityka jednak w wykonaniu poważniejszych polityków przynajmniej nie powinna polegać na grze emocjami, niezależnie od tego, z której strony ma to miejsce. Jeżeli jest zagrożenie dla państwa, jeżeli jest zagrożenie dla granic, można się było powstrzymać na powiedzeniu, co tam znaleziono i na stwierdzeniu, że jest zagrożenie terroryzmem, a także innymi rzeczami ze strony części osób, które już wyłapano. Na widok poważnych ministrów na tle co najmniej dziwacznych zdjęć raczej nie robi dobrze żadnej władzy. A z drugiej strony wszystkich tych posłów i posłanki, którzy pokazują te zdjęcia dzieci na granicy, to jest niestety wpisywanie się w to, co uprawia prezydent Łukaszenka i to jest wygrywanie na jego rzecz tego międzynarodowego sporu. Ja jeszcze na koniec chcę zwrócić swojej wypowiedzi uwagę na to, że niestety przyłączyły się trochę do tego międzynarodowe media i z zażenowaniem obejrzałem taki wywiad z prezydentem Łukaszenką przeprowadzony przez stację CNN. Tam dziennikarz amerykański CNN robił za podstawkę do mikrofonu i dawał wygłaszać prezydentowi Łukaszence wszystkie te propagandowe brednie, które on głosi od początku tego konfliktu. Jestem zdumiony, że nikt w stacji CNN, która tak szczyciła się kiedyś przynajmniej swoimi standardami, na to nie zareagował i puścił to w ogóle w tej formie i nie zrugał albo nawet nie pociągnął konsekwencji dziennikarza za to, w jaki sposób tę rozmowę przeprowadził. Nasze TVN polskie również to puściło, tak? Retransmitowało, więc jakby tak jak mawiał gospodarz domu Stanisław Anioł, dobrych wzorców nie musimy się wstydzić. Panie redaktorze, pytam redaktora Truskawę o to samo. Po pierwsze, nie wydaje mi się, aby to, co działo się wczoraj w polskim parlamencie, można było nazwać w ogóle debatą, bo z jednej strony mieliśmy do czynienia w przypadku posłów Koalicji Obywatelskiej z nieustającym atakiem, często w formie mało nadające się na forum parlamentu, z nieustającym atakiem na obóz rządzący. Z drugiej ze strony, i to jest dla mnie najbardziej zastanawiające, ten festiwal egzaltacji i sięgającej czasami histerii po stronie lewicy. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Czy to było wyreżyserowane, czy też była to jakaś taka zbiorowa histeria w wyniku samonapędzenia? Bo to, co mogliśmy obejrzeć, to przecież w żaden sposób nie była debata nad wprowadzeniem czy przedłużeniem stanu wyjątkowego na wąskim pasie przy granicy z Białorusią. To był raczej
no jakiś taki element zbiorowej histerii. Tak ja to oceniam. Tylko czy ta histeria była histerią naturalną, czy też była histerią wyreżyserowaną. Nie wydaje mi się, aby używanie słowa debata było właściwe wobec tych wczorajszych wydarzeń w polskim parlamencie. Natomiast martwi mnie sytuacja, w której zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, ale również dla bezpieczeństwa innych krajów Unii Europejskiej nie wywołuje rzetelnej debaty po stronie opozycyjnej. Martwi mnie sytuacja, w której tego typu zdarzenia, jak no, zmasowany przerzut migrantów przez państwo białoruskie, bo to jest istotne, że to państwo białoruskie bierze w tym procederze udział, że to nie wyzwala pewnej wspólnoty, pewnej chęci do wspólnej obrony integralności polskiej granicy, bezpieczeństwa zarówno państwa polskiego, jak mówię, jak i Unii Europejskiej. I to, że tak się dzieje, to chyba jest kolejnym niestety dowodem na to, że debata publiczna w Polsce znalazła się w punkcie krytycznym. A ta kwestia, o którą już pytałem, czyli ta niespójność działania, w moim odczuciu niespójność ze strony przewodniczącego Platformy. Najpierw tak jakby lekkie skarcenie, wycofanie się z tej egzaltacji, jak pan redaktor powiedział, a wczoraj no, cała Platforma, cała opozycja totalna właśnie pogrąża się w tej egzaltacji. Ani to pierwszy, ani zapewne ostatni przykład niespójności takiego przekazu. Mieliśmy sytuację z katolikami, czyli wystąpienie Nitrasa na szkoleniu u prezydenta Trzaskowskiego. Mieliśmy kompletnie rozbieżne wypowiedzi na temat fali migracyjnej i przyjmowania uchodźców tej poprzedniej, bo pamiętamy, że skończyło się na tym, iż ówczesny przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że oni zawsze byli przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Myślę, że tutaj spójność dla Platformy Obywatelskiej, spójność przekazu nie odgrywa żadnego znaczenia. Platforma Obywatelska w tym, co obserwujemy w tej chwili, gra na wyraźny podział społeczeństwa polskiego, gra na wyraźne wzmożenie emocji i będzie chciała to wzmożenie emocji i ten podział utrzymać do wyborów. Nie wydaje mi się, aby Platforma była gotowa do jakichkolwiek działań koncyliacyjnych. To zresztą chyba nie leży nawet w jej intencjach, bo tego typu działania, z którymi, czy tego typu wypowiedzi, z którymi mamy ostatnio do czynienia, świadczą raczej o tym, iż celem Platformy jest twardy, zdecydowany podział na dobrych z Koalicji Obywatelskiej i złych ze strony Zjednoczonej Prawicy. Tak to na razie wygląda. Panowie, ja bardzo dziękuję za wypowiedzi dla Telewizji Republika. Moimi i państwa gośćmi byli pan redaktor Mirosław Skowron. Kłaniam się nisko. Dziękuję państwu. I redaktor Tomasz Truskawa. Także dziękuję za wypowiedzi. Dziękuję bardzo. A my wracamy z naszym programem za kilka chwil po przerwie.